Jeśli już mowa o realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego, warto wspomnieć, że jeszcze tylko jutro można składać propozycje na przyszły rok, zarówno do tego miejskiego ogłoszonego przez magistrat, jak i do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Budżet obywatelski Bełchatowa to pula 1,5 miliona złotych, z czego 150 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na tak zwane miękkie zadania. Budżet województwa łódzkiego to z kolei 5 milionów złotych, które Urząd Marszałkowski przeznaczy na zadania zgłoszone przez mieszkańców województwa. To zostało podzielone na 5 obszarów, dla których zabezpieczone zostanie po 1 milionie złotych. Bełchatów, miasto i powiat znalazły się w grupie z Piotrkowskim, Radomszczańskim oraz Łódzkim Wschodnim.